Cześć, dzień dobry, Igrzyska Olimpijskie w Paryżu za nami. Jesteśmy w trakcie Tour de Polonii i Tour de France Kobiet, a zaraz przed nami Hiszpańska Vuelta, więc mam dosłownie chwilę, zarówno w ciągu dnia, jak i tak naprawdę między tymi wszystkimi wyścigami, żeby choć w paru słowach podsumować kolarstwo na Igrzyskach w Paryżu. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Igrzyska Olimpijskie były najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie, ale widzicie jak to wszystko pędzi i już za chwilę mamy znowu kolejne ważne wydarzenia. Zatem. W miarę w pigułce będzie trochę wyników, będzie trochę komentarza i publicystyki, no bo tak naprawdę, tak, to co robię, to jest publicystyka, a nie. Faktografia, natomiast tej faktografii troszkę e, musi być. Więc po pierwsze, e, tabela medalowa, klasyfikacja medalowa kolarska, wygrali ją Francuzi. E, w sumie 9 medali, 3 złote, 3 srebrne, 3 brązowe przed Holendrami, e, w sumie 7 medali, 3 złote, 3 srebrne, 1 brązowy i Australijczykami medali 8, e, 3 złote, 2 srebrne. Trzy brązowe, ale są poniżej Holendrów, ponieważ mają mniej srebrnych. Licząc po amerykańsku powinni wygrać Brytyjczycy, ponieważ w sumie medali mieli 11, ale złotych 2, srebrnych 5 i brązowy 1. Highlighty? Oczywiście... Remco Event Pool jest highlightem tych igrzysk. Wygrany wyścig na czas, jazda indywidualna na czas, wygrany wyścig ze startu wspólnego. No i jedno z najbardziej ikonicznych ujęć, kiedy z wielką przewagą wjeżdża na metę, mając wieżę IFLA w tle. Co więcej, na zapasowym rowerze, ponieważ niedaleko przed metą złapał gumę. Co jeszcze istotnego, istotne jest to, że na torze mieliśmy rekordy świata 5 na 6 możliwych rekordów świata, to znaczy ma, mamy 6 konkurencji olimpijskich: sprint, indywidu, sprint, sprint indywidualny, sprint drużynowy 4 km drużynowo na dochodzenie, w których mierzone są czasy rekordowe, razy 2, razy kobiety i mężczyźni. No i w tych konkurencjach mieliśmy w 5 z nich poza 4 km kobiet, mieliśmy pobite. Rekordy świata. Tor w Paryżu został specjalnie odświeżony na tę okoliczność. No i poziom sportowy w związku z tym był, był imponujący, był, no, był, był wybitny. Tak? Wspomniałem Ewent Pula, który jest multimedalistów, multimedaliści. Medaliści byli również na torze. Natomiast warto wspomnieć Kristen Faulkner, która zdobyła złote medale w wyścigu szosowym ze startu wspólnego. Została mistrzynią olimpijską i została mistrzynią Olimpijską razem z koleżankami w drużynie na 4 km na dochodzenie na torze. Ganna miał medal w jeździe na czas i Ganna miał medal w drużynie na to, że również, no ale nie złoty. Zatem, no tutaj, Folkner wybija się na pierwsze miejsce. Warto wspomnieć o Tomie Pitcocku, który obronił złoty medal z Tokio. To zawsze obrona tytułu mistrza olimpijskiego, zawsze jest czymś wyjątkowym. No i oczywiście kolarze górscy nie mają okazji do tego, żeby być multimedaliści na jednych igrzyskach, ale Tom Pitcock jest multimedalistą, ponieważ w swojej specjalizacji obronił tytuł. To jest zawsze, pamiętajcie, to jest zawsze rzecz wyjątkowa. No i tym samym Tom Pitcock jakby wchodzi do, no wchodzi na kolarski olimp, tak naprawdę jest. No jest nieśmiertelnym sportowcem, będziemy o nim zawsze pamiętać, natomiast y, zwyciężczyni w wyścigu kobiet y, XC y, Pauline Ferrand Prevot y, do, doczekała się, wywalczyła y, po wielu próbach, y, wywalczyła tytuł mistrzyni olimpijskiej i w jej przypadku istotne jest to, że ona w zasadzie w kolarstwie górskim, zdobywając to olimpijskie złoto, zdobyła wszystko, co było do zdobycia. W związku z tym powraca na szosę, i jej celem w przyszłym roku będzie kobiecy Tour de France. Jeśli chodzi o Polskie akcenty albo polskie wyniki. No to oczywiście y, mamy, srebrny me, mamy srebrny medal. Srebrny medal <gł> dary Pikulik w kolarskim omium na torze w ostatnim dniu, w ostatniej konkurencji. Tak jak Maja Włoszczowska swoim medalem w Pekinie uratowała wówczas. Y, Sytuację medalową polskiej reprezentacji pod koniec igrzysk. Tak, Daria Pikulik tutaj no, zmieniła tę cyferkę z jedną na dwucyfrową. Um, jakby po raz kolejny kolarstwo wyraźnie dorzuciło się do puli medalowej. No i Daria Pikulik przy okazji była jedną z tych zawodniczek, która podniosła głos w sprawie sytuacji polskiego sportu. O tym za chwilę. Ale zanim o sytuacji polskiego sportu, o sytuacji polskiego kolarstwa, to chciałbym powiedzieć szerzej o, poza tymi faktami, chciałbym powiedzieć troszkę szerzej o kolarstwie na Igrzyskach i na Igrzyskach w Paryżu. Tak, Szosa była highlightem, zdecydowanie, Paryż pokazał jak powinno się to robić, Paryż pokazał, że miejska sceneria, tłumy kibiców w kraju, w którym jest, kultura danego sportu, to jest połączenie wyjątkowe. Pamiętajmy, Francuzi mają... Tour de France. Tour de France jest elementem kultury Francji, po prostu kultury masowej, jest dziedzictwem Francuzów, w związku z tym oni wiedzą, oni potrafią w kolarstwo, oni wiedzą o kolarstwie, oni kochają kolarstwo. Tłumy przy trasie w Paryżu to pokazały i choć mieliśmy przez widoczki, które były pokazywane troszkę czasami niepełny obraz sytuacji podczas wyścigu, to Zabytki Paryża, tłumy kibiców yy, na tle zabytków Paryża, kolarze na tle. <laughs> Incepcja. Kolarze na tle yy, kibiców, tłumów kibiców na tle zabytków Paryża. To było spektakularne. To była promocja sportu, to była promocja kolarstwa, to była promocja Paryża. Choć nie wiem, czy Paryż potrzebuje promocji ale on tutaj, to była ta wisienka na torcie, to była jedna z najpiękniejszych wizualnie konkurencji na tych igrzyskach, więc tutaj Szosa naprawdę, naprawdę zrobiła robotę. Wspomniałem o tym bardzo wysokim poziomie sportowym na torze, to było połączenie, to było połączenie. Super szybkiego obiektu, podobno z basenem, tutaj były pewne problemy. Basen nie był tak szybki, więc pływacy nie bili aż tylu rekordów, natomiast kolarze na torze, który został odświeżony, dostał nową nawierzchnię. Kolarze wzbili się tutaj na wyżyny, pobijając rekordy świata dla kolarstwa torowego. Kolarstwo torowe jest jedną z tych. Konkurencji olimpijskich, dla których walka na Igrzyskach faktycznie jest najważniejsza. W związku z tym, to, 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 co się dzieje w czasie olimpiad, czyli to, co się dzieje między Igrzyskami, jest zawsze tylko drogą, która prowadzi do rywalizacji na Igrzyskach. Najlepsze wyniki są osiągane właśnie tam. To jest zwieńczenie. Kilkuletniej pracy trwającej jedną, a czasami dwie olimpiady, w trakcie której dopracowywany jest sprzęt, wprowadzane są innowacje związane z rowerami, ze strojami, z kaskami. Kolarstwo torowe to jest Formuła 1 Igrzysk Olimpijskich, i tutaj mały nawias i mała dygresja, należy się zastanowić, czy kolarstwo torowe w takiej formie faktycznie powinno być na igrzyskach? Bo kolarstwo torowe jest prawdopodobnie jedną z najdroższych dyscyplin na igrzyskach olimpijskich, z absurdalnie wysoko postawioną barierą wejścia, oczywiście z ekstremalnie wysokim poziomem sportowym, ponieważ zawodnicy i zawodniczki no to są najwyższej klasy atleci, co pokazują nie tylko na torze, ale też na szosie. Wspomniałem Volkner, wspomniałem Ganna, ale tych postaci jest o wiele więcej. Chloe Dygert, Jonathan Milan i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawda też jest taka, że bez gigantycznego budżetu, w przynajmniej połowie konkurencji olimpijskich, no nie ma czego szukać. Mówimy tutaj o dziesiątkach milionów dolarów, czasami o kwotach przekraczających 100 milionów dolarów per olimpiada, per Przygotowania olimpijskie, mówimy o prototypowym, tak naprawdę niedostępnym sprzęcie. Oczywiście to wszystko o bardzo drogich testach w tunelach aerodynamicznych. Oczywiście to wszystko potem przekłada się na sytuację całego kolarstwa. Te technologie schodzą dalej, są wykorzystywane dalej, cały ten research jest przekazywany dalej. Podobnie jak przygotowanie fizyczne wielu zawodników, wielu zawodników z toru przechodzi. Na szosy to wszystko wiemy. Ale myślę, że ten balans został gdzieś bardzo mocno zaburzony, i w kontekście tego, co mówi Daria Pikulik, ale nie tylko Daria Pikulik, należy się zastanowić, czy nas na przykład w Polsce na to stać. A pamiętajmy o tym, że Polska jest w tym gronie. Krajów, które są bardziej zamożne, jakkolwiek by tego nie liczyć, jesteśmy mniej więcej w 21-25 najbogatszych krajów świata, więc generalnie nas stać. Co więcej, oczywiście polscy kolarzy torowi mają utrudnione przygotowania ze względu na bałagan w Polskim Związku Kolarskim, ze względu na problemy z finansowaniem, ale z drugiej strony. To nie myślę, że nie będzie bardzo śmiała teza. Jest niewykluczone, że mimo tych wszystkich problemów i braków, polscy kolarzytorowi mogą być sportowcami, którzy dostają stosunkowo najwięcej pery zawodnik ze względu na to, że ta dyscyplina jest tak droga, bo pamiętajmy o tym, aby uzyskać kwalifikacje. Czasami to też jest specyficzne, ponieważ na przykład w sprintach drużynowych. Wszystkie miejsca, więc klasyfikacja, sama kwalifikacja na igrzyska oznacza tak zwane miejsce punktowane. W związku z tym oznacza dotacje dla danej dyscypliny. Mniejsza z tym, w każdym razie, aby taką kwalifikację uzyskać, trzeba jeździć naprawdę daleko. Trzeba jeździć do Azji, do Australii, do Ameryki Północnej, czasami do Ameryki Południowej, bo tak są rozgrywane zawody kwalifikacyjne. W związku z tym jest to sport ekstremalnie drogi i tak naprawdę mimo że. Naprawdę jest sporo budżetu na polskich kolarzy to z dużym prawdopodobieństwem tego budżetu jest kilkukrotnie za mało. I teraz należy sobie odpowiedzieć pytanie, czy nas na to, czy nas na to stać, bo z drugiej strony jest tak wspaniała konkurencja jak BMX Racing. Oglądałem mało wiem o BMX-ach, więc nie będę się tutaj wypowiadał o poziomie sportowym, ale uwielbiam. Oglądam BMX Racing w zasadzie tylko na igrzyskach, ponieważ jest go mało transmitowanego czasami na Mistrzostwach Świata. Natomiast to jest spektakularna konkurencja z o wiele mniejszą barierą wejścia, ponieważ no sprawdzałem na przykład, zauważyłem, że niektórzy zawodnicy jeżdżą na rowerach Komensala, marki, którą w miarę dobrze kojarzę z MTB i Komensal zrobił frameset z myślą o zdobyciu medalu na tych igrzyskach, zrobili to i frameset Komensala, na którym można było zdobywać medale olimpijskie w kategorii BMX Racing kosztuje 1000 euro. A pamiętajmy, w związku z tym to nie są absurdalne koszty, nawet jeśli ten sprzęt to jest Karbon, to jest wysokiej klasy aluminium, to są lekkie koła i tak dalej, dalej, to są aerodynamiczne stroje. To te koszty są o wiele mniejsze. Budowa obiektów też jest o wiele mniejsza. A polscy zawodnicy, jeśli chcą faktycznie potrenować, to muszą jeździć do Popradu. W związku z tym, tak to wygląda. Więc ten balans jest bardzo mocno zaburzony. I nie chcę absolutnie antagonizować e, nikogo w środowisku kolarskim. E, natomiast no, trzeba, o takich rzeczach, e, trzeba o takich rzeczach pamiętać. Podobnie jest e, z kolarstwem górskim. kolarstwem górskim, które w Polsce tak naprawdę funkcjonuje bardzo mocno oddolnie. E, czego przykładem jest e, wyjazd klubowy klubów na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, z których przywieźliśmy bardzo e, dobre e, wyniki, e, medale, miejsca. Punktowane pojechało niskich kilkadziesiąt osób, o ileś nie mylę, ponad około 30 zawodników, zawodniczek w kategoriach młodzieżowych, co pokazuje, jak duży jest potencjał, jak duża jest energia. A to jest sport z dużo mniejszą barierą wejścia niż kolarstwo torowe i generalnie dużo, dużo tańszy, bo tak naprawdę. No, sezon można obskoczyć za koszt roweru torowego, i to sezon na bardzo wysokim poziomie, już takim europejskim. Więc to jest kwestia decyzji politycznych, to jest kwestia decyzji politycznych, tak samo jak kwestie polityczne, kwestie wizerunkowe wiążą się w ogóle z kolarstwem na igrzyskach. No bo jest pytanie, czy potrzeba aż tyle kolarstwa torowego, czy potrzebna na igrzyskach jest tak? Trudna do zrozumienia konkurencja jak Madison, czy na przykład zamiast Madisonu nie powinno być short tracka XC. Należy się zastanowić, czy w związku z ograniczaniem liczby zawodników na igrzyskach, kolarstwo szosowe powinno być rozgrywane w tak diametralnie innej formie niż jest, niż jest zazwyczaj. Bo pamiętajmy o tym, że na igrzyskach olimpijskich startują po pierwsze. Małe drużyny, maksymalnie czteroosobowe. Po drugie, peleton jest mały, 90-osobowy, wyścigi są długie. Realnie ten peleton jest jeszcze mniejszy, ponieważ są zawodnicy z rozdzielnika z krajów nie wiem, azjatyckich, na przykład, czy, czy z Oceanii, czy z krajów afrykańskich, którzy realnie prezentują niższy poziom sportowy. Oczywiście igrzyska muszą być inkluzywne i nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast to jeszcze realnie zmniejsza rozmiar peletonu tego, który jest w stanie jechać 270-kilometrowy dystans w grupie, w tempie, po zmianach itd. Drużyny są mniejsze o połowę. W związku z tym to jest i to te najlepsze drużyny. Jest wiele drużyn, które są w stanie wystawić tylko jednego zawodnika. To zdecydowanie zaburza równość. Nie ma radia, do którego zawodnicy, zawodniczki są przyzwyczajeni. W związku z tym to jest realnie rzecz ujmując, inny sport. I okej, okay, wygrał najlepszy zawodnik, wygrali czyli Remco Event wygrały topowe zawodniczki. Natomiast to jest diametralnie inna dyscyplina sportu. To, że się jedzie na rowerach i po szosie na podobnej trasie, to nie znaczy, że to jest ten sam sport. To jest zdecydowanie inna specyfika. W kolarstwie górskim, gdzie na Pucharach Świata startuje po 100 zawodniczek i po 100, po 100 zawodników i po 100 zawodniczek, sytuacja, w której mamy ich po 30, to też jest zupełnie inne ściganie. W związku z tym i przez trochę ograniczenie tutaj liczby, liczby startujących, no nie wszyscy najlepsi, nie wszystkie najlepsze są w stanie i y, mogą na tych igrzyskach wystartować. Y, w związku z tym, kolarstwo, nie tylko polskie, kolarstwo w związku z igrzyskami olimpijskimi y, stoi przed licznymi wyzwaniami. Y, tak jak mówię, no, dla mnie highlightem był Eventpool, dla mnie highlightem y, y, był Pitcock. Y, Tor oglądałem nie aż tak uważnie, ale no te rekordy, które padały, innowacje technologiczne, które oglądaliśmy, pobudzały wyobraźnię, więc świetnie. Natomiast wychodzę, wychodzę kończę oglądanie Igrzysk w Paryżu zmieszanymi uczuciami, choć w trakcie mnie to ekscytowało dość mocno. Także jestem ciekaw waszych opinii, waszych spostrzeżeń na temat kolarstwa polskiego, na temat na igrzyskach olimpijskich, no i na temat kolarstwa na igrzyskach olimpijskich w ogóle. Dziękuję uprzejmie i wracam do trybu Tour de Pologne Tour de France Vuelta. Kłaniam się nisko. Teść